przed nami teraz takie dwie konferencje o samej spowiedzi i te dwie konferencje oprzemy o 5 warunków dobrej spowiedzi. Warto, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że spowiedź zaczyna się od odkrycia prawdy o sobie. Tak jak tę prawdę odkrył Zacheusz, o którym mówiłem na pierwszym spotkaniu, tak samo i my musimy tę prawdę odkryć, że jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują Bożego przebaczenia. Człowiek musi się nad sobą zastanowić, tak jak syn marnotrawny, który doświadczył wielu różnych upokorzeń, cierpi głód, jest mu zimno, jest spragniony, jest brudny i nagle uświadamia sobie, ile stracił, jak jest daleko od swego ojca, że jest samotny, że jest pogubiony. Wtedy właśnie ta prawda, stając prawdzie o sobie, decyduje się na powrót do Pana Boga. I ta rzeczywistość jest bardzo ważna, żeby przede wszystkim odkryć prawdę o sobie i wtedy dopiero rozpoczynamy rachunek sumienia. Jest piękna scena, kiedy Jezus spotyka Samarytankę, która przychodzi naczerpać wodę w najgorętszej porze dnia, czyli w samo południe. Dlaczego akurat wtedy? Dlatego, że ta Samarytanka to kobieta grzeszna i nie ma już siły znosić prawdy o sobie, dlatego unika ludzi. A Jezus celowo zostaje tam przy studni Jakuba, czeka na Samarytankę, ją prowadzi w rozmowie w taki sposób, że ona w sposób taki bardzo łagodny, delikatny odkrywa prawdę o sobie i uznaje w Jezusie swego Pana, swego Zbawiciela. Mamy tutaj nasz, można powiedzieć, układ słoneczny i wiemy doskonale o tym, że Merkury to jest najbliższa planeta Słońcu. Najbliżej leży Merkury, prawda? Ta planeta to planeta, która mimo, że jest najbliższa Słońcu, nie jest najgorętsza. Dlaczego? Bo Merkury obraca się tylko jedną stroną wokół Słońca. Jedna jest gorąca, jest tam naprawdę bardzo, bardzo gorąco, ale druga jest cały czas ciemna, jest tam zimno, nie ma tam, można powiedzieć, życia, tak ogólnie mówiąc. Myślę, że ten obraz Merkurego to jest obraz każdego z nas, że każdy z nas ma taką dobrą stronę swojego życia, ma wiele cech pozytywnych, ma naprawdę wiele takich rzeczywistości, talentów, które można podziwiać, zachwycać się, odkrywać je, ale też niestety jesteśmy ludźmi, którzy mają taką czarną stronę, ciemną stronę swojego życia, ciemną stronę medalu. Ten Merkury to jest obraz każdego z nas i teraz, kiedy rozpoczynamy rachunek sumienia, musimy o tych dwóch rzeczywistościach pamiętać. Myślę, że to będzie dla nas czymś nowym, bo do tej pory pewnie uczyliśmy się tak i robiliśmy tak, że rachunek sumienia to było przypominanie sobie tylko i wyłącznie naszych błędów, grzechów. A tak nie jest, bo odkrycie prawdy o sobie zakłada odkrycie dwóch rzeczywistości. Tej jasnej, dobrej i tej ciemnej, złej. Ja nie mogę tylko być przygnieciony grzechem i prawdą o sobie, która jest nie do przyjęcia. Tylko właśnie ta prawda o mnie zakłada też tę rzeczywistość, że jest we mnie dobro. Pan Bóg stworzył mnie jako człowieka dobrego. Pan Bóg stworzył mnie jako tego, który no właśnie, jest przeznaczony do dobra, do wyższych rzeczy. Teraz jak poznać prawdę o sobie? Myślę, że poznanie prawdy o sobie to rzeczywistość bardzo łatwa. Słowo Boże nam mówi, kim jesteśmy. Pan Bóg, kiedy słyszymy Jego Słowo, kiedy słyszymy Jego głos w czasie niedzielnego spotkania na Eucharystii, czy też w czasie naszej indywidualnej lektury, Pan Bóg dotyka naszego serca. Nasze serce wtedy często czuje albo właśnie pokój i radość, że jest tak, jak trzeba, albo niepokój, lęk, strach, że robię coś, co się Panu Bogu nie podoba, co jest sprzeczne z Jego wolą. I wówczas właśnie to Słowo Boże jest pierwszą rzeczywistością, która do nas przemawia. Druga rzeczywistość to jest zły człowiek. Oczywiście powinniśmy mieć przyjaciół, którzy nam mówią prawdę, a więc mówią nam, kim jesteśmy, jak postępujemy, czy dobrze, czy źle. Troszczą się o nas, są naszymi przyjaciółmi, więc powinni nam mówić prawdę. Ale jeżeli oni tego nie robią, zapytajcie waszych wrogów. Wtedy poznacie prawdę o sobie, poznacie wasze błędy, wtedy się dowiecie. Ale też prawdę o nas samych mówi nam o tym cierpienie. Kiedy widzimy człowieka cierpiącego, wtedy widzimy, w jaki sposób się zachowujemy. Albo kiedy sami przeżywamy cierpienie, wówczas tak naprawdę stajemy w tej rzeczywistości, że już nie będziemy udawać. Ja tak się podzieliłem z takim doświadczeniem, które niedawno przeżywałem, kiedy dowiedziałem się o takiej bardzo poważnej chorobie. I pierwsza rzecz to było takie niedowierzanie, że jak to, mam dopiero 33 lata i już choroba, która prowadzi do śmierci. Też taki bunt wobec Pana Boga, dlaczego akurat ja,
przecież jestem Twoim sługą, jestem Twoim księdzem. A później taka nawet może nie rozpacz, ale takie załamanie, że to wszystko już nie ma sensu, że to życie rzeczywiście jest takie i krótkie, i marne, i takie byle jakie. Ale właśnie Pan Bóg dał łaskę zdrowia i to życie powróciło, ale wtedy właśnie człowiek odkrywa tę prawdę o sobie, że kiedy jest wszystko w porządku, kiedy wszystko jest dobrze, to życie jest piękne i wspaniałe, ale kiedy już jest jakiś jeden krzyżyk, to już wtedy to życie już tak nie cieszy, to życie już tak nie raduje. A więc to jest rzeczywistość poznawania prawdy o sobie. Warto się odpytać drugiego człowieka, szukać Bożego Słowa i słuchać tego Słowa oraz też patrzeć, co przeżywamy, bo to też jest rzeczywistość, która mówi nam, kim jesteśmy. Żeby tę prawdę o sobie poznać, czyli żeby zrobić rachunek sumienia, warto mieć czas. Nie tylko taką chwileczkę, że idziemy do kościoła i przypominamy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, więcej grzechów nie pamiętam. Nie, miej czas, aby się zastanowić ze sobą, czyli miej czas na odkrycie tej rzeczywistości dobrej i złej. Nieraz, kiedy siedzę w konwencjonale i na przykład widzę, że ktoś przychodzi do kościoła zdyszany, szybciutko biegnie, to pytam, czy został i idzie do konfesjonału, żeby się spowiadać, pytam się, czy rachunek sumienia został odprawiony. Ktoś mówi, tak, bo w czasie drogi do kościoła myślałem, czy też przypominałem sobie swoje grzechy, albo w domu sobie odprawiłem. Tak może być, ale często jest tak, że ktoś mówi, no nie. Ale właśnie od rachunku sumienia zależy ważność sakramentu. Bo może być tak, że po prostu idziemy do spowiedzi, mówimy mechanicznie te same grzechy od wielu lat i nie wnikamy w głąb naszego sumienia, i przyczyną na przykład niektórych grzechów jest inny grzech, a wynika to tylko i wyłącznie z naszego zaniedbania. A więc ten czas jest nam potrzebny, żeby się zatrzymać, żeby właśnie wniknąć w siebie, poznać prawdę, kim tak naprawdę jesteśmy. Idąc dalej, warto też wiedzieć o tym, że odkrywając prawdę o nas, musimy odkryć prawdę o Panu Bogu. Pamiętajmy o tym, że spotykamy się z miłosiernym Ojcem, a nie z sędzią, prokuratorem, policjantem. Takie są niestety negatywne obrazy Pana Boga. Bardzo wiele osób boi się spowiedzi, bo czuje, że to jest trybunał, że tam jest osąd, że tam jest oskarżenie. Jest tam oskarżenie, ale ja się oskarżam. Sam przyznaję się do wszystkich przewin i proszę Pana Boga o miłosierdzie. Popatrzcie, co macie na tym slajdzie. Pan Bóg tak umiłował świat, że swojego jednorodzonego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest właśnie Boża miłość, to jest właśnie rzeczywistość, kiedy Pan Bóg daje nam swojego Syna dla naszego zbawienia, nie dla naszego potępienia. Więc w czasie rachunku sumienia odkryj prawdę, że Pan Bóg jest miłością, że Chrystus, który stał się człowiekiem, przychodzi dla mojego zbawienia, aby ja mógł żyć w pełni, abym ja mógł to życie jak najlepiej realizować. Druga kwestia, podziękuj Panu Bogu za to, co Ci się udało od ostatniej spowiedzi osiągnąć. Na przykład, nie wiem, ktoś z Was bardzo mocno przeklina, albo kłamie, albo ma jakieś tam inne grzechy, z którymi sobie już nie radzi, ale od ostatniej spowiedzi udało mu się, nie wiem, dwa razy nawet mniej zgrzeszyć. To już jest jakieś zwycięstwo, to jest jakiś sukces. Walczyłem, walczyłam, udało się. Jest za co podziękować. Podziękuj Panu Bogu za to, w czym jesteś dobry, w czym jesteś dobra, co Ci się udaje, co jest Twoim sukcesem. Modlitwa dziękczynienia to jest jakby pierwsza rzeczywistość, która otwiera nasze serce na więcej. Człowiek, który dziękuje, tak naprawdę otwiera, Panie Boże, popatrz, ja umiem to docenić, więc możesz śmiało mi dawać kolejne dary. Jeżeli ktoś z Was, dajmy na to, ma problem z przyjmowaniem Bożej łaski, to niech zacznie dziękować za to, co ma. To jest pierwszy klucz, aby te kolejne dary pomnażać. Modlitwa dziękczynienia, a później, kiedy już mamy tę modlitwę dziękczynienia, kiedy poznaliśmy prawdę o nas samych, o Panu Bogu, kiedy właśnie podziękowaliśmy Panu Bogu za to, co jest w naszym życiu piękne i wspaniałe, warto znaleźć klucz do rachunku sumienia, czyli w jaki sposób mam się wyspowiadać. Tych kluczy jest bardzo wiele. Myślę, że taką rzeczą najprostszą jest książeczka nawet zwykła, czy jakiś rachunek sumienia nawet jakiejś aplikacji na komórce, czy ściągnięty z internetu. Natomiast pierwszym kluczem jest oczywiście dekalog. Według przykazań Bożych możemy się spowiadać. Drugim kluczem jest rzeczywistość siedmiu grzechów głównych. Pycha, chciwość, nieczystość, gniew, lenistwo, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu itd. To jest rzeczywistość grzechów, które musimy wyznać, bo idziemy do spowiedzi oskarżyć się z grzechów ciężkich, a więc z grzechów głównych, śmiertelnych.
Ale ja wam zdradzę mój sposób spowiadania i jednocześnie najprostszą rzeczywistość, która obejmuje te wszystkie rzeczy. Mianowicie przykazanie miłości Boga i bliźniego. Przykazanie to mówi, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. A więc widzimy tam jakby trzy punkty. Pan Bóg, drugi człowiek i ja sam. I w takim kontekście możemy śmiało przystąpić do spowiedzi. Przychodzę, przedstawiam się, o czym będziemy zaraz mówić i mówię, że od ostatniej spowiedzi wobec Pana Boga zawiniłem takimi grzechami. I te grzechy dotyczą trzech przykazań Bożych, prawda? Pierwszych trzech przykazań Bożych, czyli tej pierwszej tablicy dekalogu. Później mówię o grzechach, którymi zawiniłem wobec drugiego człowieka, czyli kolejne grzechy od czwartego do siódmego. Pamiętajmy o tym, że dekalog dzieli się na stricte wewnętrzne, czyli na przykład przykazanie czwarte, dziewiąte i dziesiąte, które nikt nie widzi ich skutków, tych grzechów. Bo to jest rzeczywistość we mnie, ale też dzieli się na rzeczywistość zewnętrzną. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. To są grzechy, które widać na zewnątrz, słychać je, można poznać, że ja tak zgrzeszyłem. A więc w takim kontekście mówimy o swoich grzechach wobec drugiego człowieka myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I też spowiadamy się z grzechów, które popełniliśmy wobec siebie. Na przykład dajmy na to brak troski o swoje zdrowie, uzależnienie od papierosów, czy też od narkotyków, czy od czegokolwiek innego. W takim kluczu najłatwiej jest zobaczyć siebie, prawda? Wobec Pana Boga jestem taki, wobec innych ludzi jestem taki i wobec siebie jestem taki. Też taką, jakby od razu taka myśl mi przychodzi, że bardzo często nie potrafimy kochać Pana Boga i drugiego człowieka, dlatego, bo nie kochamy siebie. A bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli ja siebie nie kocham, nie akceptuję, nie toleruję siebie, to jak będę kochał drugiego człowieka? Mam dla siebie cały czas pogardę w oczach, nienawiść, to będę miał miłość do drugiego człowieka? Absolutnie nie. Więc problem tak naprawdę leży w tej rzeczywistości grzechu wobec siebie. Siebie muszę pokochać. Dlatego was zachęcam, jako ludzi młodych, żebyście podjęli taką próbę i starali się odkryć rachunek sumienia w kluczu przykazania miłości Boga i bliźniego. Bóg, drugi człowiek i ja sam. I kiedy już mamy ten klucz, poznaliśmy właśnie swoje jakby grzechy, to teraz staramy się odkryć, który grzech jest rzeczywiście ciężki, właściwy. Który grzech tak naprawdę jest na pierwszym miejscu do wypowiedzenia. I ku temu służą właśnie pytania, czyli pytanie o materię, co zrobiłem, o intencje, dlaczego to zrobiłem, w jakich okolicznościach i ile razy. Jest to bardzo ważne. I przykład, dajmy na to. Przychodzi do spowiedzi człowiek i mówi, że dajmy na to, nie byłem w niedzielę w kościele. Grzech? Grzech. Zaniedbał trzecie przykazanie. Boże, pamiętaj, aby dzień święty święcić. Co zrobił? Złamał przykazanie trzecie, dekalogu. Nie był w kościele. Dlaczego to zrobiłeś? Czy jaka była intencja? Czy zrobiłeś to z lenistwa, bo ci się nie chciało, czy z wygody? Nie, bo byłem chory. Aha, czyli okoliczności to są też i twoja choroba, tak? Tak. A ile razy to zrobiłeś? No raz, nie byłem tylko jedną niedzielę w kościele. Tak naprawdę grzechu tutaj nie ma, bo oczywiście gdyby był zdrowy, pewnie do kościoła by przyszedł i we mszy świętej uczestniczył. Ale teraz jest taka sama sytuacja, że przychodzi człowiek do spowiedzi i mówi, że nie byłem w niedzielę w kościele. A dlaczego nie byłeś w niedzielę w kościele? Bo mi się nie chciało. Byłem na rybach, później na grzybach, a później byłem jeszcze w piłkę pograć. A ile razy? No, w ogóle nie chodzę. A widzicie, popatrzcie, w takim kontekście tak naprawdę odkrywamy więcej swoich grzechów. Odkrywamy swoje lenistwo, odkrywamy też zaniedbywanie takiej swojej strony duchowej, życia duchowego. Czyli sama materia często może mieć inny wymiar w kontekście, dajmy na to, intencji i okoliczności. Oczywiście, dajmy na to, też jest sytuacja morderstwa na przykład i zabójstwa. Wiecie, czym się różni morderstwo i zabójstwo? Morderca to ten, który zabija z premedytacją, odbiera komuś życie ze złością, świadomy tego, co robi. Natomiast zabójca to człowiek, który odebrał komuś życie, ale tego nie chciał. Na przykład jedzie ktoś samochodem i nagle jakiś pijany człowiek mu wybiega pod auto i nie jest w stanie zahamować. Ten człowiek ginie. Niestety kierowca jest zabójcą. Ale czy ma taką samą winę
jak morderca? Oczywiście, że nie. I kiedy przyjdzie do spowiedzi, on może to wyznać, bo na pewno w sumie niego niepokoi, ale tak naprawdę on tego nie chciał zrobić. On tego nie zrobił specjalnie. Tak samo, gdyby na przykład do naszego domu wtargnął jakiś po prostu morderca i chciał nas wszystkich wymordować i w naszej obronie staje, nie wiem, ojciec czy najstarszy z braci. I w wyniku szarpaniny ten morderca, ten, który chciał nas mordować, ginie. Czy ojciec czy brat jest mordercą czy zabójcą? Jest zabójcą. Bo on, jego intencją nie było zabicie tego człowieka, tylko obrona nas, obrona naszej rodziny, naszego mienia. I teraz popatrzcie, właśnie te pytania muszą być postawione. Mało tego, od tych pytań też zależy, który jest nasz główny grzech. Bo na przykład, jeżeli komuś się zdarza, no nie wiem, od czasu do czasu, nie wiem, użyć niewłaściwego słowa, przeknąć, oszukać kogoś, z ludzkiej słabości, ułomności. Ale kiedy ktoś to robi notorycznie, ile razy, nie? To nie chodzi o to, żeby się dokładnością do przecinka jakby określić, ale no, są takie grzechy, które popełniamy wielokrotnie, a przychodzimy i mówimy na takiej samej płaszczyźnie, jak te, które się z nami zdarzają od czasu do czasu. Więc dla takiej no, klarowności, dla takiej przejrzystości warto zastanowić się i właśnie w oparciu o te pytania odkryć moje główne grzechy i moją główną wadę. Te pytania nam ku temu służą, czyli co zrobiłem, dlaczego, czyli intencja, okoliczności i ile razy. Te pytania, one tak naprawdę urzeczywistnią naszą spowiedź, żeby była właściwa. I dopiero wtedy, kiedy już mamy te pytania, mamy odpowiedź na te pytania, układamy tak zwaną listę przebojów, czyli zaczynamy od grzechów głównych, czyli właśnie pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość i tak dalej. Od 7 grzechów głównych. Taka dygresja, że kiedyś było 8 grzechów głównych i 8 grzechem głównym był smutek. I na przykład, dajmy na to, ze smutku Kain zabija Abla. Pan Bóg pyta, dlaczego jesteś smutny? Ten smutek był obrazem jego duszy, bo oczywiście Kain był człowiekiem zazdrosnym, był leniwym to przede wszystkim, nie pracował, później był skąpy, chciwy i nie chciał Panu Bogu złożyć ofiary, dziękczynienia za to, że mu błogosławi, a patrzył zazdrosnym okiem na Abla, który był hojny. I teraz z lenistwa, zazdrości zrodził się gniew, nienawiść, a później morderstwo. A to wszystko było owiane tajemnicą smutku. Człowiek w smutku dopuszcza się wielu grzechów, bo szuka pociechy. Dlatego warto o tym też pamiętać. Chociaż teraz katechizm Kościoła katolickiego mówi, że jest 7 grzechów głównych. Niemniej jednak my, kiedy idziemy do spowiedzi, układamy nasze wyznanie grzechów, poczynając od grzechów głównych, później od grzechów śmiertelnych, czyli te grzechy, które zrobiliśmy świadomie, dobrowolnie w rzeczy ważnej, a kończąc na grzechach powszednich, czyli lekkich. Ale pamiętajmy, że grzechy lekkie nie wymagają spowiedzi, tylko wymagają żalu za grzechy, który czynimy na początku mszy świętej. Komunia święta gładzi grzechy lekkie. Niemniej jednak grzechy ciężkie, grzechy śmiertelne gładzi spowiedź. Proszę w takim kontekście się spowiadać. Nie możemy iść na zasadzie kanapki. Ciężki, lekki, ciężki, lekki. Nie. To wtedy jest świadomość tego, że my no, chcemy oszukać nawet i kapłana w spowiedzi. Tego nie robimy. Kiedy już idziemy do spowiedzi, stajemy w prawdzie. Nie możemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy i nie owijamy w bawełnę. Bo niestety, ale taka rzeczywistość nie służy ku temu, żeby się dobrze wyspowiadać. Ksiądz wtedy też nie jest w stanie jakby nam pomóc właściwie ocenić nasz stan ducha. Jego pouczenie wówczas jest bardzo, bardzo często traktowane jako no, takie ogólne, bo nie widzi w nas głównej wady, głównej rzeczywistości, która nas od Pana Boga oddziela. A więc jeszcze raz przypomnę, że kiedy idziemy do spowiedzi, wtedy, kiedy zastanawiamy się nad sobą, odkrywamy prawdę o sobie. Ta prawda zawsze zakłada i zawiera w sobie rzeczywistość pozytywną, dobrą i negatywną. Stajemy w modlitwie dziękczynienia, robimy rachunek sumienia według konkretnego klucza, później szukamy tych grzechów głównych, tych grzechów, które są naszą główną wadą i układamy tak zwaną listę przebojów, którą później z łatwością wypowiadamy przy konfesjonale.